Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Ktoś z czytelników naszego pisma pyta, o co chodzi w rycerstwie świętego Michała Archanioła? Po co świętemu Michałowi rycerze? Co zrobić, by zostać rycerzem? Jakie rycerze mają przywileje i obowiązki? To szerokie pytanie, ale ważne, dlatego że rycerstwo świętego Michała Archanioła istnieje już blisko 30 lat. Rycerzy jest wielu i ciągle ich przybywa. Są nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Słyszymy o rycerzach Kolumba, The Knights of Columbus, o rycerzach świętego Jana Pawła II, kojarzymy ich z pięknymi strojami. Są też rycerze świętego Michała Archanioła. Nie mają żadnych zewnętrznych strojów, ale mają w sercu świętego Michała i chcą walczyć pod jego przewodem. Po co świętemu Michałowi rycerze? Bo on jest wodzem zastępów pańskich. Ma swoich rycerzy w postaci innych aniołów, którzy mu towarzyszą. Aniołowie tworzą formacje wojskowe. Pan Jezus powiedział do świętego Michała, pomóż mi zbawiać duszę. I on to czyni. Dlatego jest żołnierzem, trzyma w ręku miecz, a jego wizerunki to pomniki zwycięzcy, ma pod sobą pokonanego szatana. Ale można mówić też, że tak jak pociągnął aniołów do opowiedzenia się za Panem Bogiem, pociąga też ludzi, czyli tych, którzy chcą walczyć z nim o Królestwo Boże. I temu służy ruch rycerstwa świętego Michała Archanioła. Rycerze walczą nie ogniem i mieczem, ale modlitwą i postem, bo odmawiają specjalną modlitwę uwolnienia, odrzucania złych duchów oraz każdy piątek, jeśli mogą, poszczą o chlebie i wodzie, a jak nie mogą, to zastępują to inną formą pokuty. Są zrzeszeni w zastępach. Ich obowiązek to bardzo czytelna postawa, odmawianie wyznaczonych modlitw. Piątek to dla nich dzień pokuty, ale także mobilizacja, by udać się do świątyni, przyjąć komunię świętą. Ponadto uczestniczą w rekolekcjach anielskich, jeżdżą na pielgrzymki i apostołują tam, gdzie są. Jak zostać rycerzem? O tym możecie więcej przeczytać na naszej stronie internetowej. Tam znajduje się tak zwany statut rycerstwa świętego Michała Archanioła. Najpierw trzeba tego zapragnąć, mieć jakby powołanie. Potem przejść czas próby i wreszcie złożyć swoje przyrzeczenie i dołączyć do kolejnego zastępu. Jeśli ciebie święty Michał powołuje, odpowiedz na to zaproszenie. Naprawdę warto. On potrzebuje swoich ludzi na tej ziemi, gdzie trwa odwieczna walka dobra ze złem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.